Demontaż światła przedniego Mitsubishi L200. Odkręcamy te dwie śruby i tam głęboko jest trzecia. Łatwiejszy dostęp do niej jest przez nadkole, zwłaszcza jeśli się nie ma zderzaka, ale jest to możliwe do odkręcenia. W tym samochodzie akurat się to nie udało, bo było za bardzo zardzewiałe. Zobaczcie, tu wyraźnie widać tą śrubę. Kluczykiem numer 10 da się ją odkręcić. Tak wygląda zdemontowane światło. Tu jest ta blacha, na której była śruba zardzewiała. Ja ją odkręcę, włożę w imadło i wyczyszczę szczotką. Może się będzie dało w przyszłości kiedyś jeszcze odkręcić ponownie. Ogólnie ta śruba to jest największy problem przy tym świetle. No, mocno jest wszystko skorodowane. Jak mamy już tą śrubę wyczyszczoną, nakrętka się nakręca, to montaż już jest banalnie prosty. Dacie na pewno radę. Także pozdrawiam. Do następnego filmu.